Damian Skorosiński przedstawia XCOM Enemy Within Epilog pod tytułem Damskie Sprawy. W rolach głównych wystąpili szeregowa Joanna Skarżyńska, szeregowa Kinga Gromacka oraz Jadwiga Wszołek i Magdalena Czub. Hej, z tej strony Gal. W ostatnim odcinku skończyliśmy przed wyjazdem na drugą misję. Pojedziemy po kasę, bo kasa się zawsze na początku bardzo przydaje. Troszkę będzie nosiła Asia, która zawsze była skrzydłowcem, a ten razem będzie naszym supportem. Wyposażenie. I tak. Przyjmiemy tych dwóch żołnierzy i zrobimy damską ekipę. Pójdzie Madzia Czub i Jadwiga Wszołek. Nic chyba jeszcze już nie mam, co mogę wam dać, więc musimy iść z tym, co mamy teraz. Dwóch zielonych żołnierzy. A dobra. Madziu, jakbyś oglądała, napisz mi w komentarzach, jakbyś coś formy zbroi. Albo ewentualnie jakieś coś modyfikacje siebie. I jedziemy. Wysoki poziom, więc znowu będziemy mieli prawdopodobnie 6 upgrade'ów do rozwalenia. Wysyłamy was do Egiptu. No ale zobaczymy. Obcy coraz intensywniej działają na terenie wielu większych miast. Nasza reakcja ma kluczowe znaczenie w opanowaniu szerzącej się pani. Dobra, jedziemy. To jest stara misja z tego, co pamiętam. Centrala, tu Wielkie Niebo. Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Słyszymy was znakomicie. Uderzeniowy 1 ma zielone światło na desant. A niech się trzymają z tyłu. A co? Idę. Wybacz, to jest ja. Je surveille la zone. Czy widać gdzieś mert? Tu jest on, jest tego. Jest, pierwszy mert mamy w budynku, tutaj. A drugi? Jego na razie nie widzę. Mam nadzieję, że nam dalej jest sporo czasu, żeby tam do niego dobiec. Spieszu! Czy kogoś tu widzieli już? Bliżu dobyciu! Trzy kolejki. Troszkę mało wam powiem. Też to nie marca. Tropas enemigas. Dobra, muszę przejść po prostu. Ale mam tutaj dosyć celną ekipę, więc może ich posprzątamy. Ty też gdzieś dwóch. A tego masz nawet na 55%, więc może zabiłeś. Tak jest. Tego zabiłaś. A próbuj smerfetka, może akurat. Nie. Jeszcze. Jeszcze gdzieś aktywowaliśmy grupkę. Mam nadzieję, że to gdzieś z tyłu. Gdzie się te sektoidy aktywowały? Nie wiem, nie widzę ich na razie. Co? Ruszam. Wypatruję droga. Stąd nic nie widzisz. Je suis en route. A ty? Ok, je surveille la zone. Szkoda, że się aktywowało od tych sektoidów. Stupaj! A, z tej strony. To niedobrze. To niedobrze, bo oni nas będą flankować. Okay, jednego z nich zabiliśmy, a mam nadzieję, że drugi nas nie zajdzie. Akurat nas zaszedł. Alieno, mów bo! Zatak do mną! Okej. 64%. Całkiem nieźle. Wychodzę. Podbiegnijmy tutaj. Stąd mi też 64%, zgadza się. A przynajmniej jesteśmy osłonięci od tamtego. Oj, pięknie. Załatwiony. O, Kinga tutaj nie ma jak biec. Biegnie dalej. No, niestety. Nie.
to wiecie co, nie będę ryzykował, schowam się tutaj. Wiem, straciłem troszkę tempo. Tego meldu nam się nie uda uratować już. Ale nie możemy ryzykować. Ruszam. Przetestuję teren. Zostało nam jeszcze 3 sekundy do rozwalania. Da się to zrobić w tej misji. Komandante. Powinien go widzieć. O kurde, nie widzę go. Recibido. Te estoy vigilando. Może na dach uciec. Okej. Musimy się nie nadziać. Overwatcha jego. Zmieniła się muzyczka, więc pewnie jesteśmy blisko niego. Jasne. Ty sobie do kła. Jasne. Budmy ci kół. Przeczekuję teren. No dobrze. Meld się wyłączył. Cholera, nie dobiegnę tam. Też to jest marca. Pobieg. O, choroba. Gdzie ten sektor jest pobieg? Liciu! J'y vais! Je reste en observation. Ruszam! No dobra. Rozkaz wypatruje wrogów. Pirizeryziłeś! To chodzi chor, komandante. Nie pozostaje ludzie. Tam jest ostatnia grupka w środku. Teraz robimy to tak. Asia podbiegnie tu. Ja w płci! Ale nic nie widzi. Eko! Ty zobaczy tutaj za murem, który schował. Ktoś. Aha, tutaj widzimy melt. Nando! Kurde, no nie ma tego sektorina. Ruszam! Ja się schował. Prawdopodobnie nie urobimy żadnego meldu. Ja widzisz, że on nie poszedł na dach. Cicho! Słyszysz to nie budź. Obszedł nas. Opanowanie! O kurde, ale cwaniak. Tego nie było w poprzednim XCOMie. Żeby aż taki by, aż tak cwani byli orcy. Wychażu! 55, dajesz. Ty wiernie rypniesz się! Załatwiliśmy, no ja? Żabusz! Ty nie dobiegniesz? Jestem w drodze. Dobra, zobaczmy co tam się dzieje w środku. Dwie grupy! Widzę nieprzyjaciół. Dwie grupy to dużo, powiem. Nie spodziewałem się aż takiego... takiej ekipy. Ale mało brakuje, żeby go załatwić. No dobra. Voy hacia ese lugar. Biegnijmy tutaj. Nie wiem jakim cudem, ale widzę ich. Co? Czekajcie, może będę mógł rzucić tam granat w takim razie. Nie, tylko ich widzę. Tylko mogę do nich strzelić. Nie do tego chciałem strzelać. No ale dobra. Tak spróbowałem. Ty tam nie daj, jesteś w stanie wrzucić granatu. Załatwmy tego. Który mógłby nas flankować. A ty załatw jednego z tych. I zniszcz tam tą osłonę, żeby się musieli ruszyć. O, i teraz mogłem strzelać. No to nie pomyślałem. O kurde, on gdzieś tu się zbliża, niebezpiecznie. Zniszczył nam osłonę. Ale dobra, jeszcze jest połowiczna przynajmniej.
Teraz by próbował flankować? Nie. Mamy rannego. Ayuda! Nie, por favor! Ayuda! Pomagajcie kto-nibój! Bomba faltada! Dziewczyny spanikowały nam troszkę. Saul. Załatw tego. Tylko ten jeden nam zostanie. Dobra, został nam tylko ten jeden. Co on zrobi? Jeśli tu się zbliża... Kurde, trafił nam kinie. Ta misja już nie idzie nam tak dobrze, jak poprzednia. Ale wygramy ją. Jednym trupem. Zadanie wykonane. A. O, czekajcie, zero było? Nie mogło być zero. Czyż pana tylko była ciężko ranna? Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Tak. Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Maja przeżyła. To był nasz esol. Znowu nie dostaliśmy medalu. Dobra, mamy snajpera. Mamy już wszystkich. A ma, dostaliśmy medal. Dostaliśmy orła białego medal. Będziemy w kontakcie, dowódco. Dowódco, możesz teraz uhonorować naszych żołnierzy, odznaczając ich medalami za dokonania, to które twoim zdaniem są tego godne. Możesz przeglądać i przyznawać medale w koszarach. Każdy członek rady będzie chciał satelity zwiadowczego. Musimy więc dobrze planować ich rozmieszczenie. Okej, okay. No to nie najgorzej. Medal za tę misję dostanie... do celności. Aha, czekajcie, obrona za osłoną? Nie, to będzie do celności. Medal przyznamy za bohaterską walkę wygolenie cup. Madziu, twój pierwszy medal. No dobra. Dobra, przebadaliśmy to. Całkiem nieźle. Teraz bym chciał pisemno. Wciąż nie potrafię rozgryźć motywów, jakie kierują obcymi. Badają nas? Dlaczego porywają przypadkowe osoby? Musi być w tym jakiś wzór, którego jeszcze nie odkryliśmy. O kurde, ja bym zacząłem kopać przed tym. No to niedobrze. Zaraz będzie generator potrzebny. Mamy połączenie z radą, dowódco. Przełączam na ekran. Co to nam za misja? Kanada, mamy doniesienia o przedstawicielu ONZ i jego współpracownikach, którzy znaleźli się w tym samym środku ataku obcych. Jeżeli ten człowiek zginie lub zostanie porwany przez obcych, dojdzie do wybuchu paniki i spadku skuteczności X. Twoi żołnierze muszą odeskortować cel do miejsca ewakuacji. Nagroda jest masakryczna, więc misja musi być strasznie trudna. Ale pójdziemy chyba na nią. Kogo mamy do dyspozycji? Jadwiga. Miała się. Nie mamy Madzi i nie mamy Kingi. Będzie ciężko. A więc na misję pojedzie na pewno Bartek Mankiewicz. I Paulo. Paul pójdzie w... Ostatnio biegł w takim śmiesznym kasku, a teraz pójdzie tak ubrany. Oj, może być ciężka ta misja następna. Ale zrobimy to jeszcze tak, zaczniemy tę misję. Ale spocznie misję. Doskonale.
Czekamy na postępy waszych prac. Paul dostanie kamizelkę. I Bart dostanie kamizelkę. Chłopaki, dostaniecie kamizelki kolorowe, bo jesteście żółte z rybami, a dziewczyny są trochę bardziej doświadczone i one pójdą normalnie. Dobra, jesteśmy gotowi, ale to już jest następna misja, to jest całkiem inna przygoda. Mam nadzieję, że uda nam się ją wykonać. Zobaczymy. Żyjemy, zobaczymy.